Witaj, białowłosy wojowniku. Witaj. O, gdyby nie moje zmartwienie, chętnie zaprosiłabym cię do wspólnej kąpieli. Co cię trapi? Porozmawiajmy. Mówiłaś, że masz zmartwienie. Och tak, to okropne. Kiedy pływałam przy świetle księżyca, zgubiłam mój śliczny naszyjnik z turkusem, a to prezent od pani jeziora. Gdzie zażywałaś kąpieli? Zazwyczaj kąpię się w jeziorze, korzystając z plaży tutaj lub na wyspie, ale tego wieczora pływałam w rzeczce niedaleko wioski. Niestety, wszędzie tam kręcą się utopce pod wodzą tego okropnego Zefira. Kim jest Zefir? Kiedyś był jednym z najsłynniejszych wyzimskich złodziei. Potrafił poruszać się szybko i cicho, jak wiatr. A jaki był z niego gładysz? Kim jest teraz? Zgubiła go własna chciwość. Kiedy uciekał kanałami z workiem pełnym łupów, nie zdołał utrzymać się na powierzchni i utonął. Teraz jest topielcem, ale stare przyzwyczajenia pozostały. Nadal kradnie. Owszem, jestem pewna, że ma mój naszyjnik. Zawsze jednak chronią go inne utopce. Poszukam twojego naszyjnika. Och, dziękuję, jesteś wspaniały. Nie mam złota, żeby ci zapłacić, ale posiadam kilka przydatnych drobiazgów. Na pewno któryś ci się przyda. Zatem umowa stoi. Poczekam na ciebie na drugim końcu plaży. Jest tam urokliwa zatoczka. W wodzie odbijają się srebrzyste promienie księżyca. Jak znajdę Zefira? Jak zabijesz wystarczająco wiele utopców, ten parszywiec sam się zjawi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Pamiętaj, oni wychodzą tylko nocą. Kim jesteś? Jestem Najadą, nimfą wodną. Służę pani jeziora. Gdzie znajdę utopce? Szukaj ich nocą. Najwięcej kręci się tu, na brzegu. Jeśli pożyczysz od rybaka łódkę, będziesz mógł przedostać się na wyspę Rybitw. Tam zawsze można kilka znaleźć. Poszukałabym też nad rzeką w pobliżu wioski. Bywaj. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. Cóż, interesuję się okolicą zawodowo. Jestem wiedźminem. Czy w jeziorze są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokożółw? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. Thank you.
patrzę na ciebie i zastanawiam się. Kiedy wreszcie będziemy mogli porządnie zjeść? Kiedy to się skończy? Geralt? Nawet się nie zdziwiłem na twój widok. To ja, Heredan. Nie poznajesz? Heredan? No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Geralt. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki, a potem jeden pogrom, drugi, palą ci karczmę i trzeba uciekać. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzieć. Co tu robisz? To co reszta. Jem korzonki i marzę o swoim miejscu na ziemi. Może zajmij się czymś mniej ryzykownym niż partyzantka. Ten etap mam już za sobą. Ludzie mi nie pozwolili żyć według mojego wyboru. To czas pogardy. Zostało tylko czekać na następne nieszczęście. Bywaj. Witaj, Geralt. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toruwiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Wspomniałaś, że się spotkaliśmy. W Dol Blatana, Dolinie Kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam Jaskrowi lutnię. Używa jej do tej pory. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później, na wojnie, cała ta nienawiść, zabijanie. Zrozumiałam, że nie tędy droga. Cieszę się. Ja też, Wiedźminie. Ja też. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej. Ale zrozum, godność to wszystko, co nam zostało. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. Kedmil Vadgern. Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Enseith, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Vodianoi. Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Słuchaj się w plusk wody, szum drzew. Popatrz na zboża, które się kołyszą. Na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Pojmuję. Zrozumiesz lepiej, kiedy ją spotkasz. Bywaj.
Geralt! Witaj, Jaskier. Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. Triss mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Musiała mieć gorszy dzień, skoro się zgodziła. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed pocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Triss powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu cię życia. Coś w tym jest. Opowiedz mi o tym urokliwym miejscu. Tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki magiczny nastrój. Wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki... Jaskier, do rzeczy. Julian i Alina są ludźmi, mieszkańcami wioski Odmęty. Natomiast Vodianoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym. Alina opiekuje się Alwinem. Tym Alwinem? No tak, chyba że ma brata bliźniaka. Jaskier. Tak, a właśnie, Triss prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Podobno ktoś jeszcze go szuka. Czy jakoś tak. Jasne. Powiedziała coś więcej? Chyba nie. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Takie krowy jak nasza więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Te wymiona? Mhm. Chcemy ją pokryć bykiem czempionym z bykowiska. To będzie dopiero. Hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka. Jak ona śliczna. Bywaj. Dzień dobry, panie. Co cię do mnie sprowadza? Witaj. Jestem Wiedźminem. Poczułem smakowite zapachy. Nic dziwnego. Właśnie gotuję tradycyjny temerski bigos. Kapusta, kiełbasa. Nie znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Jeśli mnie pamięć nie myli, Wiedźmin to taki magiczny wojownik. Potwory tępie, utopce, kikimory. Coś się znajdzie.
Sądząc po zapachach, jesteś świetną kucharką. Ach, to nic takiego. Mąż ostatnio zarżnął świniaka, to postanowiłam zrobić z niego bigos. Ale mam też inne specjały. Brzmi smakowicie, aż mi w brzuchu zabruczało. No bo chodzi na z was, to nie dziwota. Przyrządziłam wczoraj żeberka w miodzie pitnym, chrupiące i soczyste. Może zechcecie się poczęstować? Z wielką chęcią. Proszę bardzo, niech wam pójdzie na zdrowie. To jak będzie z tą pracą? Potrzeba mi właśnie kogoś takiego jak ty, serdeńko. Mam okropny kłopot z moim mężem, skaranie boskie. Co się stało? Przedstaw sobie, serdeńko, że ten stary piernik Sokoba sobie przygruchał. Myśli, że nie słyszę, jak tam w nocy harcują? A ja słuch mam dobry, przedstaw sobie. Rozumiem, że mam się tego Sokoba pozbyć. Mam na to stary ludowy sposób, którego nauczyła mnie moja matka. Musisz iść na pola i ukatrupić południce, co się tam szwendają. Każda z nich ma we włosach garść świetlistego pyłu. Przynieś mi 9 garści tego pyłu. Jeszcze kwestia zapłaty. Tak, serdeńko, wiem, nic za darmo. Mam tu taki zielnik. Przedstaw sobie, są w nim wszystkie zioła znajdujące się w okolicy. Jeśli przyniesiesz mi ten pył, co Sokoba odstraszy, ja dam ci księgę. Dobrze. Przyjmuję zlecenie. W takim razie mamy umowę. Hej, podejdź tu na chwilę, panie. O co chodzi? Przypadkiem usłyszałem, jak rozmawiasz z moją żoną. Mam dla ciebie propozycję. Czyżbyś nie chciał rozstawać się z uroczą demonicą? O, moja żona mocno przesadza z tymi harcami. Wiedźminie, jesteś mężczyzną. Powinieneś zrozumieć, że niewinna rozrywka nie przynosi nikomu szkody. Co proponujesz? Mam pomysł, który sprawi, że i wilk będzie syty, i owca cała. Znam ludowe zaklęcie, które uśpi na jakiś czas Sokoba. Żona się uspokoi, zapomni o całej sprawie, a Sokoba będzie można potem po cichu obudzić. Czego potrzebujesz? 9 garści cienistego pyłu, który można zdobyć na zjadarkach. Pojawiają się nocami na polach. Są bardzo niebezpieczne. Co oferujesz w zamian? Nie wiem, na czym ci zależy, panie. Mam czerwony meteoryt, którego możesz użyć do ulepszenia swego miecza. A może wolisz pieniądze? Powiedzmy 500 orenów? Zgoda, pomogę ci. Tylko ani słówka mojej żonie. Prowadzisz na nas kłopoty. Jesteś inny, ale to nawet interesujące. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. No, pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. O, teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej.
Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jak ja jej nienawidzę! Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. Gdzie dostałeś tę tandetę? Od dziada proszalnego czy na jarmarku świętego Grzegorza? Ale niech będzie. Pokażę Alinie, że mogę mieć każdego chłopa. Cóż? Milcz i całuj. No dobra. Witajcie, Monsterdzieju, witajcie. Witam. Jak miano wasze, Monsterdzieju, jeśli wolno spytać? Wolno. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Ho, ho, Wiedźmin, ho, ho. To się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho. Ja Tobias Hoffman Sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Monsterdzieju, co was sprowadza? Chcę pogadać o Wodianoj. O Wodianoj, Monsterdzieju, to z Julianem gadajcie. On się tym interesem zajmuje. Interesem? Ano, z jeziora skarbeńki wydobywa, renowuje czy coś i do wyzimy na handelek jadą. Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, elfy. Tylko nijak się z nimi dogadać nie idzie. Chciałem żarcia trochę im odstąpić. Fakt, że nie najświeższe było, ale jadalne. To mało mnie spojrzeniami nie zamrozili. Tacy jacyś są dziwaczni, Monsterdzieju. No, ale co mnie to? Ja tu mam co robić u siebie na wiosce. Rozumiem. No i jeszcze ryboludzie są. We wodzie mieszkają. Życie nam zatruwają. W jaki sposób? Ano, ostatnio się zbiesili jakoś. Do wody nas nie dopuszczają. Kilku chłopów poranili, kilku ubili. Rybole przeklęte. Pogadajcie z Julianem, on wie więcej. Pogadam. Monster! Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, eltacja. Słyszałem, że wesele będzie. Ano, dobrześ słyszał. Wielkie weselisko córy mojej ukochanej Aliny. Za chrobrego pana ją wydaje. Pracowitego, uczciwego. Wiecie, Monsterdzieju, jakie to szczęście znaleźć dobrego chłopa dla córki własnej? Nie? Takżem myślał. Tylko wam wojaczka w głowie. Nie tylko. Ale może macie jakieś zlecenie dla Wiedźmina? O tym to kiedy indziej gadać będzie. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi do wody, a sypnę groszem. Pomówmy o czym innym. A co chcesz wiedzieć? Bywaj.